Teraz zmieniamy dyscyplinę, zmieniamy miejsce i przenosimy się do Żyrardowa. Tam odbyła się gala boksu zawodowego Boxing Night z ciekawą konfrontacją. Marcin Najman, mistrz Europy Formuły K1, walczył z wiceprezydentem Żyrardowa, Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim. To wszystko obserwowała rozemocjonowana Aleksandra Rajewska, która już mnie chyba słyszy. Witam cię, Olu, i powiedz, jak było w tej walce wieczoru? Zdecydowanie teraz cię słyszę. Oczywiście emocji podczas gali w Żyrardowie nie brakowało. Te największe wzbudził powrót na ring Andrzeja Gołoty. Oczywiście tym razem tylko w roli sekundanta podczas pojedynku wiceprezydenta Żyrardowa, Lucjana Chrzanowskiego, z Marcinem Najmanem. To była walka charytatywna. Marcin obok mnie. Marcin, jak będziesz wspominał tę walkę? Bardzo ciekawe doświadczenie. No, muszę powiedzieć, że pan wiceprezydent zdał egzamin na piątkę. Szykowaliśmy go do tej walki 8 miesięcy. Schudł w międzyczasie 15 kg i dzisiaj myślę, że zaprezentował się najlepiej jak mógł i daliśmy chyba fajne widowisko dla kibiców. Daliście fajne widowisko, uważam, też było podczas gali wieczoru. Jak ty ją oceniasz? No bardzo szybko zakończyła się walka wieczoru, ale dodając, że to pierwszy Andrzej Sołdra był liczony, to pokazuje tylko, że jak boks jest naprawdę niebezpiecznym, ale też takim nieprzewidywalnym sportem. Oczywiście Andrzej szybko się pozbierał i zwyciężył jeszcze w pierwszej rundzie przez knockout, no ale w ringu trzeba być uważnym cały czas. Andrzej wspominał, że to dla niego wielka nobilitacja, że będzie mógł tutaj walczyć, że dałeś mu szansę, że dałeś mu tę walkę wieczoru i że będzie mógł się zaprezentować właśnie przed Andrzejem Gołotą. Nie zawiódł cię? Niczym mnie nie zawiódł, zaprezentował się świetnie. Myślę, że tutaj dodatkowym takim fajnym aspektem było to, że walka odbywała się o puchar pani minister Anny Marii Anders. To wielka sprawa i bardzo chciałem również podziękować pani minister Anders za to, że zgodziła się patronatem objąć ten pojedynek. Marcin, wróćmy jeszcze do waszej walki charytatywnej. Na jaki cel zostaną przekazane pieniądze z tej walki? Dla Jędrusia, który już kilka lat zmaga się z bardzo ciężką chorobą nowotworową, z Żyrardowa chłopczyk. Pomożemy również Oliwierkowi i jeszcze jednemu Julianowi ze Śląska. Julian się urodził z połową serca. Oliwierek bez końca, temu chłopcu już pomagam którąś galę. Teraz natomiast głównym beneficjentem będzie faktycznie Jędruś, dla którego walczyliśmy. Marcin, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Emocje powoli opadają. My wracamy do studia.